Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiejszej lekcji dowiemy się, w jaki sposób powstawała komórka eukariotyczna. Również przedstawimy sobie taki podstawowy podział procistów. Jak pamiętacie, do tej pory poznawaliśmy komórki prokariotyczne, na przykład komórki bakteryjne. To były takie komórki, które nie posiadały jeszcze wyodrębnionego jądra komórkowego. Pamiętacie, że materiał genetyczny luźno był zawieszony w cytoplazmie, nie oddzielony był od reszty komórki żadną błoną komórkową. Natomiast właśnie komórki eukariotyczne to są takie, pamiętacie, kario to znaczyło jądro inaczej. Czyli komórki eukariotyczne to są właśnie takie, które już posiadają to wyodrębnione jądro komórkowe i właśnie nasze następne lekcje dotyczące procistów będą już o organizmach, które to jądro komórkowe posiadają. Czyli procisty to są jakby takie najbardziej pierwotne organizmy eukariotyczne, czyli posiadające jądro komórkowe. Najpierw przedstawmy sobie właśnie to, w jaki sposób taka komórka eukariotyczna, czyli taka komórka pierwotnego procista, mogła powstawać. Działo się to w ten sposób, że najpierw była ona komórką prokariotyczną, czyli na przykład taką komórką bakteryjną ze ścianą komórkową. Możecie sobie wrócić do poprzednich lekcji, zobaczyć tam na schemat bakterii, jak taka bakteria wyglądała, komórka prokariotyczna. I ona następnie straciła tą ścianę komórkową, czyli została jej po prostu sama błona komórkowa. Przez to, że nie miała ściany komórkowej, bo wiadomo, ściana komórkowa jest sztywna, jakby zapobiega powiększaniu się. Jeśli komórka ją straciła, mogła już się bez problemu powiększać, ponieważ błona komórkowa jest bardzo płynna. Później ta błona zaczęła się również wpuklać do środka i stworzył się taki wewnętrzny system błon. Może to być taki na przykład prekursor siateczki śródplazmatycznej. Te błony dalej się wpuklały, aż w końcu powstało jądro komórkowe. Powstało ono właśnie w ten sposób, że te wpuklające się błony oddzieliły jakby materiał genetyczny od reszty cytoplazmy, no i utworzyło się jądro komórkowe, czyli tutaj komórka stała się już komórką eukariotyczną, ponieważ posiadała już to jądro. Następnie komórka mogła sobie pochłonąć bakterię na przykład tlenową i wtedy stała się ta pochłonięta bakteria tlenowa stała się na przykład mitochondrium. Mogło się to dziać w ten sposób, że po prostu ta komórka, już taka duża komórka, ponieważ nie posiadała tej ściany komórkowej i ciągle rosła, zjadała sobie różne rzeczy. No i zjadła również bakterię tlenową, jednak ta bakteria nie uległa strawieniu, lecz otoczyła się dodatkową błoną komórkową, już po prostu została w komórce, a że była ona tlenowa, mogła sobie swobodnie oddychać. No i w ten sposób przekształciła się w mitochondrium. Również taka komórka mogła sobie połknąć sinicę. Pamiętamy, sinice były to organizmy samożywne. No i ta sinica mogła przekształcić się właśnie w plasty, czyli na przykład w taki chloroplast, który może przeprowadzać fotosyntezę. Teraz zobaczmy sobie na przykładowe zadanie maturalne z maja 2006 roku. Ono właśnie dotyczy teorii endosymbiozy. Czyli właśnie dokładnie tej teorii, którą przed chwilą omawialiśmy. Jest jednak troszkę inaczej sformułowana niż ja tam wpisałam, ponieważ tutaj chodzi o to, żeby zaznaczyć dwa zdania, które jakby stanowią argumenty przemawiające za teorią endosymbiozy. Tutaj w opisie, w skrócie mamy jeszcze raz napisane, o czym mówi ta teoria endosymbiozy, właśnie, że mitochondria i plastydy są przekształconymi w ewolucji mikroorganizmami, które dostały się do wnętrza komórki praeukariotycznej, lecz nie uległy strawieniu, lecz przekształciły się w wymienione wcześniej organelle. Czyli głównie w teorii endosymbiozy chodzi o to, w jaki sposób powstały mitochondria i plastydy, że powstały one właśnie w taki sposób, że są one niestrawionymi bakteriami tlenowymi bądź sinicami, które dostały się do tej komórki. Jeśli rozwiązujemy tego typu zadania, niekoniecznie trzeba zaznaczać wszystkie zdania, które są prawdziwe, bo niektóre osoby myślą właśnie w ten sposób, że jeśli coś jest prawdziwe, to trzeba zaznaczyć. Jednak nie. Trzeba dokładnie czytać zawsze polecenia. Po pierwsze, w ogóle mamy tutaj napisane, że dwa zdania.
To musimy sobie podkreślić dokładnie, bo żeby nie zaznaczyć na przykład trzech zdań czy jednego zdania, muszą być konkretnie zdania dwa. I to muszą być dokładnie takie zdania, które stanowią argumenty przemawiające za teorią endosymbiozy. Więc jeśli jakieś zdanie jest prawdziwe, ale nie przemawia za teorią endosymbiozy, absolutnie nie należy tego zdania zaznaczać. Dobrze, przeróbmy sobie po kolei te podpunkty. Podpunkt pierwszy. Plastydy są spotykane w komórkach roślinnych i bakteryjnych. No i widzimy już, że zdanie to, no jest ono prawdziwe, ponieważ i rośliny zawierają na przykład chloroplasty, a bakterie też zawierają różne plastydy. I chociaż to zdanie jest prawdziwe, no to nie można tego zaznaczać, ponieważ nie przemawia ono za teorią endosymbiozy. Po prostu nie ma ono z teorią endosymbiozy nic wspólnego. Drugie zdanie. Mitochondria są spotykane we wszystkich komórkach oddychających tlenowo. No również jest to prawda, ponieważ mitochondria właśnie przeprowadzają to oddychanie tlenowe, ale z teorią endosymbiozy no też nie ma to nic wspólnego, bo równie dobrze komórka mogła sobie sama wytworzyć to mitochondrium i również byłyby one obecne w komórkach, które oddychają tlenowo. Niekoniecznie musiały one powstać właśnie przez pochłonięcie bakterii tlenowych, więc tego też nie możemy zaznaczyć. Trzecie. Mitochondria i plastydy zawierają własną informację genetyczną w postaci DNA. Zastanówcie się nad tym. Bo jeśli byśmy to porównali z tą teorią endosymbiozy, że na przykład była sobie taka bakteria tlenowa, wiadomo, bakteria ma swoje DNA. Tutaj przyjmijmy sobie, że to jest ta tlenowa bakteria. I jeśli ta komórka preeukariotyczna wchłonęła sobie tą bakterię i później ta bakteria otoczyła się dodatkową błoną komórkową i została, przekształciła się w mitochondrium, to nadal to swoje własne DNA posiada. A skoro mitochondria posiadają własną informację genetyczną w postaci DNA, właśnie przemawia to za tym, że kiedyś mogły być tą bakterią tlenową. Czyli to zdanie jak najbardziej przemawia za teorią endosymbiozy. Zaznaczamy to. Teraz czwarte. Jedynie mitochondria zawierają enzymy umożliwiające przeprowadzanie oddychania tlenowego. No nijak się to ma do teorii endosymbiozy. Piąte. Komórka eukariotyczna potrafi sama wytwarzać nowe mitochondria na drodze syntez potrzebnych składników. Zastanówcie się. Zaznaczylibyście to, czy nie? Komórka sama potrafi wytwarzać te mitochondria. No absolutnie nie należy tego zaznaczać, ponieważ jest to jakby zaprzeczenie tej teorii endosymbiozy, no bo skoro może sobie sama wytworzyć mitochondria, no to nie mogły one powstać przez pochłonięcie bakterii tlenowej. Czyli nie można tego zaznaczyć. Szóste. Niektóre formy plastydów mogą być bezbarwne. No mogą być, ale też do teorii endosymbiozy nijak się to ma. I teraz, zostało nam siódme. Możemy albo analogicznie wywnioskować, że skoro mieliśmy zaznaczyć dwa zdania, to siódme zdanie również należy zaznaczyć, ale dobrze jest nie ryzykować w ten sposób, tylko dokładnie sprawdzić, o co chodzi w tym zdaniu. Analiza sekwencyjna białek mitochondrialnych i plastydowych wskazuje na ich bliskie pokrewieństwo z prokariotami. Tak, nawiasem mówiąc, analiza sekwencyjna jest to jakby taka analiza tego, w jakiej kolejności ułożone są te białka. Czyli sekwencja to inaczej taka kolejność ułożenia tych białek. No i jeśli teraz ta kolejność ułożenia białek mitochondrialnych jest podobna na przykład do kolejności ułożenia tych białek u prokariontów, czyli na przykład u tych bakterii tlenowych, no to znaczy, że są one spokrewnione ze sobą, czyli to również mogłoby przemawiać za teorią endosymbiozy, ponieważ jeśli to mitochondrium jest spokrewnione z tą bakterią, która kiedyś została pochłonięta, no to wskazuje to na to, że w ten sposób te mitochondria mogły powstać właśnie w ten sposób, który omawia teoria endosymbiozy. Więc w taki sposób to zadanie mogłoby być rozwiązane. Czyli mamy teorię endosymbiozy, czyli już wiemy, jak te pierwotne komórki eukariotyczne mogły powstawać. No i teraz pokrótce omówmy sobie podział procistów, czyli właśnie tych pierwotnych, takich najmniej skomplikowanych organizmów zbudowanych właśnie z komórek eukariotycznych, czyli te wszystkie procisty,
to jest ważne do zapamiętania, posiadają już to jądro komórkowe. Eukariotyczna z jądrem. Mówię to kilka razy, ponieważ często myli się to uczniom, a warto jest to zapamiętać, ponieważ jest to taka podstawowa jakby informacja. Więc mamy podział procistów, taki ogólny, możemy je podzielić na roślinopodobne, zwierzęce oraz grzybopodobne. Procisty roślinopodobne są to na przykład glony. Mogą one być jednokomórkowe lub mieć wiele komórek. Są one właśnie zawsze samożywne, dlatego nazywamy je roślinopodobne, ponieważ również jak rośliny są samożywne, więc posiadają plastydy, które umożliwiają im na przykład przeprowadzanie tej fotosyntezy. No i przykładem takiego roślinopodobnego procista może być na przykład morszczyn. Procisty grzybopodobne, no jak nazwa wskazuje, są podobne do grzybów. Posiadają wielokomórkowe lub komórczakowe szczępki, czyli takie szczępki zbudowane właśnie z wielu komórek albo komórczakowe. Komórczakowe to znaczy, że chociaż zawierają jedną komórkę, to ta jedna komórka posiada wiele jąder komórkowych. Nie jedno, tak jak w zwykłej komórce, tylko wiele jąder komórkowych w jednej komórce, to jest komórczak. No i są one cudzożywne, tak samo jak grzyby. I przykładem mogą tu być na przykład śluzowce. Natomiast procisty zwierzęce stanowią taką najliczniejszą grupę procistów. Są najczęściej wybierane na maturach w zadaniach. Inaczej na nie mówi się pierwotniaki. Można zamiennie stosować procisty zwierzęce lub pierwotniaki. I są to właśnie takie jednokomórkowe organizmy, które mogą się poruszać. Mają różne tam organy służące do poruszania, na przykład wici rzęski i tak dalej. Mogą się przemieszczać, są cudzożywne, tak samo jak zwierzęta. No i tutaj można wymienić na przykład pantofelka czy amebę jako przykład. Dokładnie te procisty zwierzęce będziemy omawiać na następnych lekcjach. Będą to bardzo ciekawe lekcje, zachęcam do oglądania. To tyle z takiego wstępu do procistów. Jeszcze na koniec jedno zadanie. Jest to zadanie banalnie proste. Chciałam od razu powiedzieć Wam, że jeśli zobaczycie tego typu zadanie na maturze, czyli zadanie podejrzanie proste, nie należy szukać w nim jakiegoś drugiego dna, jakichś haczyków. Po prostu takie myślenie, że zadanie jest zbyt proste, czasem jest mylące, bo uczniowie nie rozwiązują takich zadań, ponieważ szukają jakichś utrudnień. Ale właśnie warto zapamiętać, że zadania tego typu, zadania banalnie proste, zdarzają się na maturach i wtedy należy po prostu je rozwiązać. Nie zastanawiać się, dlaczego ono takie proste jest. I tutaj właśnie mamy takie zadanie. Mamy napisane, że w systematyce występuje 5 królestw. Przedstawiono nam na rysunkach 4 organizmy. I każdy z nich jest z innego królestwa. I naszym zadaniem jest po prostu zaznaczyć znakiem X numer rysunku, na którym przedstawiono organizm należący do królestwa protista. No to zastanówcie się nad tym zadaniem. Mam nadzieję, że nikt z Was nie ma z tym problemu, bo jest ono naprawdę proste. Bo widzimy tutaj grzyb, więc on należy do królestwa grzybów. No motyl no do zwierząt, paprotka do roślin. No i został nam widoczny tutaj pantofelek, czyli właśnie ten protist zwierzęcy, inaczej pierwotniak. Czyli oczywiście zaznaczamy dwójkę i mamy jeden punkt za poprawnie wypełnione zadanie. To tyle na dzisiaj. Na następnych lekcjach będziemy omawiać procisty dokładniej. Zachęcam do poczytania sobie troszkę na ich temat. No i zapraszam ponownie. Dziękuję bardzo, bardzo za uwagę. Do zobaczenia.